Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Salatkutwa. I dzisiaj zgramy sobie w iBombera Defense, tak? Znowu w sumie. Tym razem nie wiem o czym porozmawiać, naprawdę. Nie mam pojęcia. Fajnie było gdybyście napisali w komentarzu. Mogę pogadać o hajsie z YouTube'a w sumie. Chociaż co ja tam mogę wiedzieć o hajsie z YouTube'a? Niewiele wiem o hajsie z YouTube'a. Mogę mówić jedynie o swoim przykładzie, tak? Na swoim przykładzie, w sumie. W takim razie mogę powiedzieć, że hajs jest. Nie jest go wcale mało, nawet bym powiedział. Jest go względnie dużo. Tak, to chyba wszystko. Wszystko w tym temacie. Myślę, że generalnie teraz jest bardzo duża łatwość zarabiania na tym YouTubie. I czy to dobrze, czy to źle? Myślę, że to dobrze mimo wszystko. Nie mogę narzekać na to, że powiedzmy teraz tak łatwo się tam zarabia i każdy może mieć partnera. Bo powiem wam, to znaczy może nie zacząłem nagrywać dla hajsu, nie? Ale wiedziałem, że kiedyś tam coś z tego będę miał, tak? Jakieś korzyści materialne. I to też jest zawsze jakaś motywacja do tego nagrywania. To jest fajne pod tym względem. I na pytanie, ile się zarabia, to wszystko zależy, prawda? Nie da się tak jasno tego określić jakoś. Moim zdaniem przynajmniej. Wydaje mi się, że to nie tyle nawet zależy od osoby, co od kanału, bo gdzieś tam kanał, który... No wiecie, tam generalnie jeżeli chodzi o powiedzmy to ile się dostaje za reklamy, za 1000 wyświetleń, tak? Bo to jest często spotykane pytanie. To wszystko zależy od kilku rzeczy. Od treści filmu, od tego jakie tam są danego dnia, nie wiem, nawet od pogody, tak jak Rok mówił. To wszystko to jest prawda, mimo wszystko. Może się wydaje absurdalne, ale to jest prawda, nie? Że to zależy tam od pogody. Od nastawienia człowieka, tak. No ale przede wszystkim jednak zależy to od kliknięć, nie? Chociaż moim zdaniem, jeżeli chodzi o ten hajs z YouTube'a, to dużo zależy od kontentu, tak? Że wiadomo, że tam więcej zarobi osoba, która powiedzmy... Bo mało jest reklam do gier. To jedyne chyba reklamy do gier to reflinki najczęściej są, nie? No i to wiele z tego nie można powiedzmy uciągnąć w hajsu, czy coś w tym stylu, nie? Tylko pewną określoną ilość. Lepiej to wygląda na pewno u osób, na przykład takich kobiet, które powiedzmy robią strój dnia albo coś tam makijaż dnia. Na tym to one mogą sobie zarobić naprawdę duże pieniądze, bo do tego po prostu są dobre reklamy dodawane. I tyle w tym temacie. Mi się przynajmniej wydaje. Już to kończy temat. Temat samych może reklam. Wiesz, pod względem kontentu, tak? No, ważny jest właśnie content, nie? Co tam w sumie to zawiera i od tego wiele naprawdę zależy, wiele. Jakie tam są sieci partnerskie, też ludzie pytają, jakie są dobre sieci partnerskie, to w sumie ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, bo to wszystko zależy od tego, czego szukasz, tak? Ja swego czasu chciałem dołączyć na przykład do Agory, bo ona ułatwia życie Polakom, powiedzmy, tak? Ponieważ opłaca tam podatki za nich, tak? Nie trzeba już samemu tam tego robić. I to jest wielki plus Agory, moim zdaniem.
który tam pewnego czasu mnie przeważył i chciałem tam pójść. Ale tam, że Agora mi zrobiła w chuja, to poszedłem do kursu, bo w sumie zarobki są prawie dwa razy takie jak w Agorze. Tylko no, że tam musisz się samemu użerać z tymi papierami itp. Ale chyba warto mimo wszystko się tak męczyć. Bo w kursie masz 90% tego, co z ACES. Generalnie partnerstwo polega na tym, że oni tam powiedzmy flajmują ci te filmy, tak? Zatwierdzają to, że jakby poręczają za ciebie, że nie użyjesz powiedzmy, nie wiem, jakby czegoś, do czego nie masz praw, tak? No w ten sposób nie wiem. To jest takie dzielenie się odpowiedzialnością i... No dajmy na to... Może dlatego tak trudno teraz się dostać do Agory, tak? Bo tam jakieś dzieci wrzucały filmiki z muzyką, claimowały to... Najczęściej to wrzucały to do gameplay z gier, dlatego właśnie te wszystkie kanały gamerskie są tak ciężko teraz... Znaczy ciężko się tam dostać po prostu do Agory, jeżeli masz kanał o grach. Czy coś jeszcze jest warte tutaj w sumie uwagi, jeżeli chodzi o sieci partnerskie? No, myślę, że warto uważać na jakieś tam umowy na 3 lata przede wszystkim. Ja osobiście nie podpisałem umowy dłuższej, znaczy gdzie nie byłoby wspomniane, gdyby nie dało się jej wypowiedzieć w ciągu 30 dni, tak? To takie umowy stwierdziłem, że są warte podpisania i tak tego się trzymam. Jakoś chyba źle na tym nie przejdę, mi się wydaje. Myślę, że to w miarę sensowne podejście, bo ciężko się wtedy w coś wpakować, tak? Powiedzmy, że... No nie wiem, choćby najgorszy kontrakt świata to był, ale jeżeli jest możliwość odstąpienia od niego w ciągu tam tych 30 dni, no to... Myślę, że ujdzie to przeżyć. Pozbieram sobie teraz troszeczkę hajsu na te przeciwlotnicze. Jakieś tam... Nie wiem... Artyleria. Dobrze. Przeciwlotnicza. Na nią sobie pozbieram hajs, bo nie wiem jeszcze gdzie te samoloty będą lecieć. Na ślepo nie chcę tego stawiać. Ale to w miarę dobrze sobie radzę na tej mapce. Może ją przyspieszę, bo jak już tak długo to wszystko widzi. Chociaż nie wiem, dobra. Nie będę szaleć, bo to jeszcze może się okazać, że będę potrzebował gdzieś tutaj walnąć coś. To jest mimo wszystko dobre miejsce. Tylko nie wiem, czemu ja to postawiłem akurat. Chciałem coś innego. Chciałem to postawić. A tu już się tego nie da postawić. No pięknie. To się zrobiło. To się wkopałem. Dobra. Zrobimy tak. No to zawsze za obronę tę bazę wreszcie. No. I czekajmy na lot powietrzny. A jakie tam jeszcze profity są w kursie? Wiecie, byłem tam jeszcze w TGN-ie wcześniej, zanim byłem w kursie i... Kurs jest o tyle zajebisty, że wypłaca te pieniądze jeszcze czasami wcześniej niż powinien. Dwa razy już dostałem, załóżmy, 19 zamiast 20. Bo oni wypłacają ci na przykład... Jak byłem w TGN-ie, to wyglądało to tak i wiem, że w dużej ilości sieci tak jest. Załóżmy, od 1 do tam 31 stycznia coś zarabiasz, nie? Czekajcie, że zrobię pauzę. Może to tutaj wolno. No. A więcej na razie mi nie potrzeba. Coś zarabiasz, nie? I pieniądze za to dostajesz dopiero, powiedzmy, znaczy w TGN-ie. Nawet nie w lutym, tylko w marcu. W połowie marca, 15 marca powiedzmy się dostawało, tak? A często jeszcze też było tak, że coś tam się stało i oni nie mogą ci teraz zapłacić, dopiero za jakiś czas, nie? Także słabo pod tym względem, bardzo słabo bym powiedział. Robią nas tak trochę chwilę. Czekajcie, tutaj muszę się zastanowić, potrzebuję czegoś, jakieś wyrzutki.
To jest w miarę dobre miejsce. I może slowa walne. Po prostu wysysają z nas pieniądze, tak, w sumie za nic. Kontynuując właśnie o tych sieciach, powiedzmy to, co się, to czym to się różni, tak, załóżmy w kursie, to jest to, że w kursie ja pieniądze dostaję dużo wcześniej. Załóżmy, że właśnie jest ta sama sytuacja, zarabiam, znaczy dostaję niby pieniądze za styczeń, czyli od 1 do 31 stycznia pieniądze, tak? Za ten miesiąc dostaję je już w lutym i to 20 lutego, także wiem, że to tam chyba 2 tygodnie się czeka, aż oni zapłacą za CEZA, czyli oni się nie obijają w międzyczasie, tylko od razu do ciebie przysyłają te pieniądze, tak? Jak korzystają, mi się wydaje. No prawie, nie? Z czym DJI to musiało potrwać, nie? Bo przecież trzeba wykorzystać ten zasób pieniędzy, pewnie oni tam, znaczy TGN to w sumie Broadband TV, tak? Więc jak tak mi się wydaje jakoś, nie? Że oni w tym czasie po prostu... Boże, to było zupełnie teraz. No w tym czasie, no nie wiem, coś zrobili z tym hajsem, nie? Coś na pewno musieli zrobić. I moim zdaniem, no jakoś tam obracali tym pieniędzmi i jeszcze na tym zarabiali sobie w tym czasie, no bo... Bo nie wiem, co można było robić innego. No tutaj na farcie jakoś to zrobię. Okej, dobra. Postawmy to jeszcze gdzieś. Może tutaj. Niech to bije, niech napierdala. Ja generalnie naprawdę mogę z czystym sumieniem polecić tego kursa. Jeżeli ktoś tam jest zainteresowany siecią partnerską, to polecam. Nie jest to żaden refing czy coś, nie? Nic ze sobą nie dostaję. Ale po prostu polecam, bo jest naprawdę dobra. Solidna firma. W moim odczuciu przynajmniej. Czekajcie, to muszę zrobić pauzę, bo chyba to już jest czas, aby dorzucić jeszcze jedną taką przeciwlotniczą wyrzutnię. Częstotliwość tych samolotów jest coraz wyższa. Pojawienie się tych samolotów, okej. Dobra. Czy to ma sens? Dobra, powiedzmy, że to ma sens. Nie wiem po co, ale to postawię. Lepiej by tu slow pasował, chyba. Repair, upgrade. Okay. No, tutaj jeszcze bym zupgrade'ował. To jest ważne. A nie, dobra, tego się nie da akurat zupgrade'ować. No to tą wyrzutnię. No zaraz powinno się udać. Tak. Tak to mniej więcej wygląda. A jeśli chodzi o te zarobki, w sumie jeszcze nie powiedziałem, ile się tam zarabia. No, na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że załóżmy za 200 tysięcy wyświetleń 400 zł, tak? Mniej więcej tak dostawałem cały czas. Czyli powiedzmy 2 zł za... z demo. 1000 wyświetleń, tak? To jest troszkę mniej niż dolar za 1000 u mnie przynajmniej. Nie wiem jak u innych. Plus oczywiście do tego trzeba wyliczyć podatek, to troszeczkę mniej wychodzi, nie? No ale tak na czysto to tyle będzie i od tego 20% trzeba odjąć. To gdzieś koło tego pół dolara za 1000 wychodzi, nie? Czyli tyle jak tam mówił kiedyś Shogun. Czyli widzicie, wszystko się zgadza, no ja nie wiem. A hejtowali go niesamowicie. Prawda? Że hejt naszego nabył? To jeszcze zupgrade'owałem, wow. Teraz to
prędkość. Wow, jakie upgrade'y, hardkorowe poszły. No to ostatnia fala, to już na lajcie. No może tego nie zniszczę, ale... O, nawet się udało zniszczyć, fajnie. No i dobra, to chyba tyle, no. Myślę, że o wszystkim powiedziałem. Także mogę się z wami pożegnać. Do zobaczenia, na razie, cześć. I pamiętajcie, że w komentarzach piszcie o jakichś tematach do takich rozmów, bo nie wiem w sumie, znaczy rozmów, monologów, bo nie wiem o czym mam mówić już w sumie. Skończyły mi się pomysły, a o tej grze wiele mówić nie można, no. Dobra, to by było tyle. Na razie.